Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Materiał był przedstawiony na komisję. Proszę pani dyrektorze. Rozpocznę może od przygotowania do sezonu zimowego. Te przygotowania były realizowane w trakcie przygotowania materiałów, stąd wymagają one pewnego uzupełnienia. W założeniu przyjmuje się, że osiągnięcie gotowości i samego utrzymania ma być ta gotowość od dnia 1 listopada. Także w zasadzie na dzień dzisiejszy, zgodnie z przyjętym harmonogramem, zakończył się zakres tych prac, które przeprowadził zarządu powiatowego. Rozstrzygnięte zostały postępowania przetargowe i podpisane umowy z wykonawcami na odśnieżanie i zwalczanie śliskości. Podpisały te umowy ze 8 podmiotami do kwoty 627 tysięcy. Oraz także na dostawę piasku i soli do okazania mieszanych piaskowców. To są dwie umowy podpisane do kwoty 194 800. Wykonawcom przekazany został sprzęt, to znaczy piaskarczy, podsprzęt, który zgodnie z warunkami umowy w ciągu 2 dni do daty przygotowania wykonawcy mają obowiązek zamontować ten sprzęt na samochód. Także on w zasadzie już jest zamontowany. No oczywiście jeszcze tych warunków zimowych nie ma, także na pewno wykonawcy korzystać z samochodu. Natomiast jeżeli takie warunki zimowe zaistnieją, zgodnie z umową zobowiązani są oni podstawić ten sprzęt w ciągu 2 godzin wezwania. My zimę utrzymujemy w systemie interwencyjnym. Nie prowadzimy stałych dyżurów, także sprzęt zostaje wzywany tylko w razie potrzeby. Wraz z prawniejszego kierowania pracą do sprzętu w zestawach z piaskarkami zamontowane zostały. One są bardzo pomocne, także możemy tutaj śledzić pracę na bieżąco, a także rejestrujemy oczywiście przebiegi. Zabezpieczone zostały także materiały na składowiskach w Mińsku i Starostwie w Stanisławowie. Dwa takie składowiska materiałów mamy. Zgromadzone 1422 tony. Na przypomnienia, poza umowami zawarzymi przez zarząd dróg, obowiązuje także umowa zawarta pomiędzy burmistrzem miasta a wykonawcą przedsiębiorstwem na utrzymanie czystości porządku na ulicach oraz obowiązuje porozumienie pomiędzy zarządem powiatu a części dróg powiatowych na terenie gminy w ilości 53 km. To są przecież lokalne. Natomiast jeżeli to są
potwierdza, już potwierdza. Proszę, to jest. Sprawą bardzo istotną przy prowadzeniu działań zimowego utrzymania dróg wysokości. Należy tutaj pamiętać, że poniesione nakłady na materiały nie podnoszą się. W tym naszym działaniu musimy zdecydowanie na bieżąco. Na początku roku Związek Powiatów Polskich na tej podstawie powstał raport dotyczący na zimowego utrzymania. Raport oczywiście powstał w skali kraju. Dane dotyczące lat 2009-2010. Średni koszt utrzymania, to co z tego raportu Państwu przekażę, to oczywiście w dużej mierze zależą od warunków pogodowych, położenia strategii, ale wynosiło w 2009 roku średni koszt 1000 zł. Ja przeliczyłem, że nasze koszty w powiecie one wynoszą Natomiast w Warszawie te koszty, którzy utrzymują w standardzie pierwszym, oczywiście zobowiązani są do osiągnięcia stanu czarnej nawierzchni, czyli tutaj oczywiście są do tego używane solarki, posypywane są jedynie czystą solą, oczywiście szantami, ale koszty są naprawdę znaczne. Zakład Zarząd Oczyszczania Miasta utrzymuje ulice, po których kursuje komunikacja miejska w Ochocy długości 1441 km. Czyli w zasadzie to jest ponad 3 razy więcej niż ta nasza sieć. I koszty w 2012 roku wynosiły 35,5 miliona. Natomiast w 2013, pierwszy i drugi kwartał, te dwa kwartały to są koszty 49,4 miliona. Także tutaj widać, jak duże różnice występują właśnie w standardach utrzymania. Podobnie standardem utrzymano się, że nie ma też tego kosztu. Tak jak droga przyjemności. Ja bym miał zasadę na ten temat. Tyle pan przewodniczący do tego tematu. Jakieś pytania? Chyba, że przedstawię to przedmiot stanu. Proszę o tyle stanu przygotowy. Tak. Nawet nie mam bez widać. Szanowni Państwo, określono tak jak przedstawiłem materiał, że przygotowane potrzeby,
obejmując zakres 180 kwadratów, nasza cukrowa może być 3 miliona dalej to jest kwadratu środki. Jakie może przeznaczyć podmiot na drogę na żywce? Pan
Szanowni Państwo, ja przeczytam dokładnie materiały i ja nie mam pytań do Pana Dyrektora Solowka, tylko dziwi mnie to, że jeszcze mamy 10% dróg gruntowych jako powiatowych na 500 km w sumie dróg, że dróg dobry to jest tylko 1/4 długości dróg powiatowych i jeżeli przez 15 lat funkcjonowania samorządu powiatowego zrobiliśmy dobrych dróg 30 km, czyli nawet 10% nie doprowadziliśmy do porządku. Czyli jak ogromny to jest problem drogi powiatowe. A pan dyrektor Solonek siedzi chyba w najgorszych warunkach, jakie mogą być. Ja wszystkie jednostki organizacyjne znałem, a w warunkach takich siedzą, jak nie wiem, czy w powiecie jest taki urząd, w którym taki dyrektor, skromny dyrektor oczywiście, bo nie dopomina się o swoje, siedzi, roboty publiczne robi, a o swoich, że tak powiem, urzędników swoje warunki. Biurko, jak przyszedł do niego, nie miał ciebie musiał stać. Trzeba w budżecie miasta, panie starosta, zarządu, uwzględnić potrzeby jego takiego warunku socjalnych. Dziękuję. Pan radny, bardzo proszę. Chciałbym tutaj troszeczkę nawiązując do kolegi wypowiedzi mojego. Tak się złożyło, że byłem w pierwszej kadencji Rady Powiatu Komisji Bezpieczeństwa i też mieliśmy okazję objechać wszystkie drogi. I jestem w tej kadencji też w Komisji Bezpieczeństwa. I też rokrocznie objeżdżamy wszystkie drogi. W tym roku też żeśmy objechali jedną stronę powiatu, drugą stronę powiatu. Muszę Państwu powiedzieć, tak jak nie wszyscy mieszkańcy patrzą na szkoły, na szpital, tak wszyscy patrzą na drogi. I pomimo bolączek, pomimo niektórych uwag takich, to co tutaj kolega powiedział, przebudowanie 30 km drogi kapitalnej od podstaw, stworzenie nowej drogi, to musimy się pochwalić, że nie wszystkie powiaty mają w ten sposób zrobione tak drogi w kapitalnym remoncie, ale ogólnie trzeba powiedzieć i wielki szacunek, ponieważ pan dyrektor jest od samego początku jest dyrektorem zarządzającym zarządem dróg powiatowych. Widać z jego wiadomości, z jego praktyki, dba o to i naprawdę nie możemy się powstydzić. Chcielibyśmy, żebyśmy w jak najbliższym czasie jeszcze bardziej mogli to remontować, ale to duża chwała dla pana dyrektora. Dziękuję bardzo. Policja, to ma prawo. Dziękujemy. Czy ktoś państwa radny? Proszę bardzo, pan radny. Robert Grubek. Jestem. Panie przewodniczący, starosto, szanowni państwo radni. Ja nie mam pytań do pana dyrektora Solonka, natomiast chciałem serdecznie podziękować. Jakby podwójnej roli jako radny powiatowy, ale również jako przedstawiciel samorządu gminy Chalinów. Chciałem podziękować panu staroście, panu dyrektorowi, panu zastępcy, panu Kuseckiemu, również kierownikowi rejonu Stanisławie, panu Malinowskiemu. Szanowni państwo, dzięki tutaj panu staroście i dyrekcji, te zadania, które były realizowane w ostatnim okresie na terenie gminy Chalinów, to można powiedzieć, to duży sukces. To zadanie za stołeczną Józefinie, to proszę państwa, naprawdę dzisiaj, gdybyśmy tam się przyjechali, zobaczyli jak ta droga wygląda, to naprawdę jeszcze kilka, dwa lata temu, tak, to zadanie było realizowane przez dwa lata, niebo do ziemi i można powiedzieć, że naprawdę pięknie wykonana robota. Także w imieniu mieszkańców, zwłaszcza Józefina, serdeczne podziękowania panu starostwu. Panie dyrektorze, dziękujemy jeszcze raz serdecznie i prosimy o pan. Dziękujemy. Zostawać to trzeba jeszcze do końca. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze w tej sprawie? Jakieś pytania? Pan starosta, bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, pan radny burmistrz senior zwrócił uwagę na warunki, w których
pracują pracownicy pana pan dyrektor i pracuje jego pracownicy dyrektor zarządu dróg powiatowych. No, proszę państwa, my też widzimy to, no i widzieliśmy, proponując państwu, aby w budżecie 2013 roku znalazły się środki na podstawie dokumentacji. Ta dokumentacji, która by pozwoliła na poprawę tych warunków. I taka dokumentacja do końca roku będzie wykonana. Jeżeli tylko będziemy mieli pełną dokumentację i wszystkie formalności i możliwości na to finansowe pozwolą, to z całą pewnością będziemy państwu proponować poprawę tych warunków. Bo my to dostrzegamy. Praca gigantyczna, warunki fatalne. Tak naprawdę to został już tylko zarząd dróg powiatowych w takich warunkach, bo powiatowy urząd pracy i inne jednostki zdecydowanie mają poprawione warunki. Ja myślę, że na tej ulicy pod tytułem zarząd dróg powiatowych również w którymś momencie zaświeci bardzo jasno słońce i nasze działania przyniosą tutaj określone efekty. Ja również pozwolę sobie podziękować panu dyrektorowi za jego pracę. Wszystkim pracownikom. Proszę państwa, żeby mówić o tym, że z naszymi drogami już jest wszystko w porządku, to jak państwo słyszeli, trzeba ogromnych nakładów. Tych środków nie ma. Możliwość korzystania z zewnętrznych środków. Te możliwości praktycznie są minimalne, żeby nie powiedzieć zerowe, a jednak wiele dróg zmienia swój wygląd. I to tak dzięki środkom, które my mamy, ale również dzięki środkom, które otrzymujemy w ramach współpracy z gminami. I też myślę, że to jest ten dobry moment, żeby wszystkim wójtom burmistrzom i radnym podziękować za tę współpracę, bo jednak to jest bardzo ważne. Ja proszę państwa tylko ogromnie się dziwię, że założenia do projekcji budżetu 2014-2020, a szczególnie do programów, regionalnych programów operacyjnych, że tam zabrakło, to są fakty, zabrakło, proszę państwa, środków, zabrakło zapisów dotyczących przeznaczenia określonych kwot na drogi powiatowe i drogi gminne. No wojewódzkie to już można podciągnąć pod różne rzeczy. Natomiast na wiele innych spraw środki się znalazły. Ja nie kwestionuję, że tych środków nie potrzeba w tych propozycjach na te zadania, które są określone w takim jeszcze projekcie regionalnego programu pracy. Ale zdecydowanie nie zgadzam się, że tam nie znalazło się miejsce na wpisanie dróg gminnych i dróg powiatowych. Bo stan tych dróg, tych dwóch kategorii jest naprawdę bardzo słaby, powiedziałbym, i wymaga naprawdę ogromnych nakładów. Ta nowa projekcja budżetu, z którą wielu z nas wiązało duże nadzieje, to w tym obszarze niestety, ale już możemy sobie powiedzieć jednoznacznie, że sięgać się będzie niestety, po co będziemy musieli współpracować z gminami, będziemy musieli szukać własnych środków. Jeszcze raz panie przewodniczący, Wysoka Rado, wszystkim państwu dziękuję za współpracę, panu dyrektorowi w zakresie realizacji zadań drogowych. Dziękuję. Ja jeszcze tylko dwa słowa. Chciałem w nawiązaniu do zapytania pana Grzesiaka, bo może troszeczkę jednak zrozumiał te 30 kilometrów, co padła tutaj taka liczba. Myśmy dróg w sumie wyremontowali, przebudowali i wykonali nakładki na sieci ponad 200 kilometrów. Te 30 kilometrów to są tylko te drogi gruntowe, które wykonaliśmy we współpracy z gminami. I stąd się bierze, że my prawie 50% tych dróg mamy w stanie dobrym albo zadowalającym. Proszę państwa, nakładka, ona jest liczona na 15 lat, także
niedługo będzie tak, że te nakładki, które były robione w 1999, w 2000 roku, my będziemy powtarzali. Tyle. Dziękuję. Dziękujemy. Czy ten temat, ten punkt możemy uznać za już wyczerpany, tak? Dziękuję. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.